Wszystkie te testy są oparte na badaniu na 22 testerkach. Wow! 22 osób przetestowałem. Cześć Gadziny, witam Was serdecznie w kolejnym teście. Pierwszym wrażeniu, takim polonym teście 12-godzinnym, ponieważ jak widzicie po tytule, mam nowość marki Benefit. Jeśli chodzi o markę Benefit, mam do niej taką mieszaną relację, ponieważ często wcześniej kupowałam na przykład zestawy miniaturek, które chętnie testowałam i nie widziałam jakby, nie wiem, powodu dla zachwytów nad tą marką, bo poza ładnymi opakowaniami, PR-em i wszystkimi eventami i z reguły towarzyszącą tajemnicą nad tym produktem, są to takie średnie produkty same w sobie, moim zdaniem. Miałam jeden hit, taką bazę w sztyfcie, ale później popróbowałam kilka innych produktów i jakoś miałam ochotę do niej wracać. Miałam też miniaturkę potem z gazety Mascara Day Real i byłam zachwycona. Później miałam ponownie miarowe opakowanie i miałam wrażenie, że to są dwa różne produkty, bo była całkiem inna formuła. Aktualnie w nowym wydaniu gazety L w UK za 4 funty 10 pensów możecie kupić gazetę z dodatkiem właśnie w postaci tej nowości, chyba tak bardzo, wiecie, okrytej tajemnicą. Także marka Benefit po prostu wpuściła kilka nowych produktów do brwi. Jest chyba 6 produktów. Mamy tam jakieś takie coś ala pomady. Sprawdźcie sobie, mam link do strony Benefit. Nie wiem, czy w UK już ten produkt jest jakby stacjonarnie dostępny, czy to jest na razie taka, wiecie, puszczona, po prostu przynęta na wypróbowanie. W każdym razie w Stanach ten produkt jest dostępny za cenę 26 dolarów, 24, przepraszam, 24 dolarów, jest dostępny w 6 odcieniach. Ja na części mam ten najjaśniejszy. No z tego, co tutaj widzę, to te jasne kolory są naprawdę bardzo jasne, także wybór kolorystyczny jakiś jest. No i co tutaj producent mówi o tej kredce? Może powiem, jaka to jest w ogóle jeszcze jej pojemność. No opakowanie takie właśnie w stylu Benefit, Soap and Glory, czyli takie właśnie pin-upowe retro. Opakowanie jak dla mnie przypomina taką różdżkę Magika. Jest bardzo nieprzyjazne do kamerowania, bo też się bardzo mocno, muszę tutaj wyciszyć, bo się bardzo mocno światło odbija. Jest to takie, przynajmniej to, ta próbka, bardzo taka lekka, pusta, plastikowa, niewyważona. Na pewno bardzo ładnie wygląda w aparacie, ale na żywo to jest takie, no wiecie, średnie. Good Proof Brown Pencil, odcień 6. Uwaga, pojemność 0,11 grama produktu. Made in Japan, wow, to jestem pod wrażeniem. W każdym razie odcień numer 6 wygląda w ten sposób. Tutaj mamy po prostu taką kredkę, która jest wysuwana i innowacją dla marki Benefit ma być podobno kształt samego produktu, że kształt jest taki innowacyjny, bo działa, że kształt takiego trójkąta, ale naprawdę identyczny kształt, praktycznie identyczny, o ile jest takie sformułowanie, praktycznie identyczny, ma dla mnie kredka ze Slika, jak dla mnie. Dziewczyny też już wzięły jakieś takie małe porównania na amerykańskim YouTube, mówią, że to jest bardzo podobny produkt właśnie w konsystencji jak do Soap and Glory. Ja jedynie go wczoraj sobie soczywałam na ręce, bo chciałam zobaczyć, czy on jest taki zastygający, ponieważ producent nam mówi, że przez 12 godzin ma pozostać na naszych brwiach i że jest wodoodporny. Ja po jakichś 10 minutach nie miałam problemu, żeby go zmyć, także nie wiem, czy jest wodoodporny. W ogóle jest godzina 9 rano i przez 12 godzin go ponoszę, zobaczymy jak się sprawdzi i czy jest wodoodporny, to nie wiem, pod prysznic mam z nim iść, nie wiem, dam wam później jakoś znać. W każdym bądź razie najtańszy to produkt nie jest i tutaj producent mówi, że 95% z osób, które badały ten produkt, które go testowały, twierdzą, że jest bardzo łatwo jakby wypełnić brwi i nadać im kształt, czyli w sumie chcę, żeby kredka robiła to, co ma robić kredka do brwi. Takie trochę to dla mnie zakręcone. No tak, no w sumie opierają się na tym, że to jest fajny jakiś kształt. Ma być miękka formuła, 12 godzin, wodoodporna. Ale najlepsze jest to, że wszystkie te testy są oparte na badaniu na 22 testerkach. Wow! 22 osoby przetestowałem. Jestem pod wrażeniem. Dobra, przejdźmy do samego testowania. Dla mnie na pierwszy rzut oka w tej kredce nie ma nic nadzwyczajnego. To jest chyba taki trochę przerysowany marketing, jak przy wszystkich tych. Pamiętacie, był taki eyeliner wykręcany, żelowy eyeliner wykręcany. Chyba mam test jego jeszcze na kanale, podlinkuję wam na dole. Dla mnie to był mega bubel, który był kosmicznie zachwalany na YouTubie. I co mogę powiedzieć tutaj, jeśli chodzi o samą formułę? Formuła jest przyjemna, taka dosyć
nie jest woskowa, nie jest też sucha, po prostu jest przyjemna, ale nie uważam, że było w tej formule nic bardziej, nie wiem, nadzwyczajnego, jak na przykład w tych Soap & Glory, czy w Archery z Soap & Glory lub ze Slika, motam się. Taką już miałam kredkę. Na pewno jest bardziej twarda niż kredka na przykład z Catrice. Ale to podobna też formuła do Maca na przykład. No ktoś napisze 6 minut, nawijasz, a jeszcze nic nie pokazałaś. Dobra, ale ja mam czasem taki słowo to kosmetyczny i muszę się wygadać. Tak, prezentuje się odcień 6. No racja, można tutaj nim wyrysować takie w miarę pojedyncze włoski, ale to też nie uważam, że było coś mega precyzyjnego. Przydałoby mi się jakieś lusterko. Dobra, mam jakieś lusterko. A ja oczywiście mam brwi zrobione metodą permanentną, metodą piórkową, makijaż permanentny brwi, ale jak widzicie, kiedy przyjadę sobie po nich podkładem, to są dużo jaśniejsze i są zbyt jasne do moich włosów. Oczywiście mogę wziąć patyczek kosmetyczny, zmazać nadmiar lub po prostu nakręcić dla Was test i przy okazji mieć coś fajnego do spróbowania. Także ja się tutaj do Was trochę przybliżę i zaczniemy wypełniać moje brwi. Producent proponuje, żeby pierw jakby zaznaczyć kształt brwi, a później je wypełnić. Tak też zrobię. Zrobiłam, jak producent sugerował. Nie widzę nic innowacyjnego, szczerze mówiąc, w tym, co się teraz tutaj działo. Produkt wyczeszę, zobaczę, jak się rozkłada na brwiach. Myślę, że wygląda całkiem przyjemnie, także bez izy, można powiedzieć. Jest w porządku, ale chyba raczej bez jakiegoś większego szału. Kredka jest nałożona. Powiem tak, aplikacja była całkiem przyjemna. Tutaj zaletą ma być sam kształt tego, że tak powiem, produktu, ale on już naprawdę po, widzicie, kilku ruchach jakby traci tą swoją taką ostrość, także nie wiem, jak na długo kształt może być jego zaletą. Jeszcze w ogóle tyle produktu mamy w próbce. Także nie wiem, czy no na wypróbowanie na pewno wystarczy. Tak wygląda. Myślę, że całkiem poprawnie, kolor jest też bardzo, bardzo fajny, ale nie czuję jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy tą kredką, którą testuję, a tymi, które mam. Z tego, co jeszcze widzę, na stronie Benefit ten kosmetyk w oryginalnej, pełnowymiarowej wersji przychodzi do nas jeszcze z taką jakby podwójną końcówką, gdzie tutaj mamy właśnie kredkę, a tutaj mamy grzybczyk, także dobra gadziny, ja do Was wrócę może za te 12 godzin, sprawdzimy, czy kredka się tak dalej fajnie utrzymuje. Ja muszę wyjść teraz na małe zakupy, na polu jest naprawdę nieprzyjemnie, także no 12 stopni, jakaś mrzawka i kredka będzie miała możliwość się wykazać, że tak powiem. Zobaczymy, czy brwi zostaną na miejscu, także widzimy się za kilka godzin. Pa! Pomyślałam, że może warto zrobić taki test na ręce, sprawdzić jej trwałość i wodoodporność, także ja sobie może po prostu pomaluję jeszcze raz kilka kresek tutaj na dłoni. Widzicie, robię tego dosyć sporo. Mamy godzinę 9:15, poczekam 15 minut i pójdziemy razem pod zlew, zobaczymy, czy kredka naprawdę jest wodoodporna. Minęło 15 minut, godzina 9:30, no i już sprawdzimy, jak z wodoodpornością. Ciepła woda. Zimnej jeszcze może? Nie wiem, jak długo powinnam robić taki test, bo nigdy tego wcześniej nie robiłam. Może odsączę nadmiar ręcznikiem. Myślę, że kolor lekko zbladł, ale dalej jest. Może zróbmy test palca. Czy jest? O, widzicie? Już się rozmazuje, ale raczej nikt aż tak po naszych brwiach by nie jeździł. Wczoraj to ja Wam mówiłam,
po 15 czy tam po 10 minutach posmarowałam i po prostu sobie chciałam sprawdzić, czy to zastyga i nie zastygało, także no widzicie, co, jakiś kolor zostaje lekki, także jestem ciekawa jeszcze jak będzie wieczorem z jego zmyciem, na pewno dam wam znać. Kochani, mija już prawie 12 godzin, ponieważ jest godzina 20:30, czyli sam makijaż mam od tych prawie 12 godzin i zróbmy sobie zoom na brwi, nie zwracajmy uwagi na to, czy się świecę, czy nie świecę, bo dzisiaj testujemy produkt z Benefit. Uważam, że naprawdę bardzo fajnie wygląda na skórze, może go sprawdźmy w taki sposób, czy jest dobry do ścierania, czy na przykład dotykając się tak po twarzy, no powiem, że praktycznie nie schodzi, że naprawdę jest trwały. Jest oczywiście teraz trochę jaśniejsze, no ale myślę, że trwałość jest dalej całkiem ok. Ja uciekam teraz pod... nie w tą stronę. Ja uciekam teraz pod prysznic i będę zmywała swój makijaż olejkiem i później jeszcze żelem, ale wrócę do was i pokażę wam, jak wyglądają brwi, czy się zmyły do końca, bo już czytałam gdzieś opinię, że jest bardzo, bardzo trwały, że ciężko go zmyć. Zaraz się przekonam. Nie będę jakoś specjalnie, że tak powiem, fokusować się, skupiać na zmywaniu brwi. Zmyję je jak zawsze i po prostu zobaczę, czy produkt jeszcze jest. Także za chwilę do was wracam. Demakijaż zrobiony w pełni. Powiem wam, że raczej nie miałam problemu ze zmyciem produktu z brwi. Tak, no moje brwi, że tak powiem, na goło wyglądają bardzo, bardzo dobrze, tutaj nie ma nic, kredki, to są po prostu same brwi, mój czysty taki pigment. Przepraszam, że się tak świecę, ale nałożyłam sobie właśnie swoją grubą warstwę mojej wieczornej pielęgnacji i zawsze tak wyglądam, bo lubię na noc nawalić tego dużo na twarz, poczekać aż się ufłonię dopiero i spać, chociaż jeszcze nie idę spać, bo jeszcze jest za wcześnie, ale podsumowując, nie uważam, żeby to był żaden innowacyjny produkt z innowacyjnym kształtem, z innowacyjną formułą, z innowacyjną trwałością. Produkt wodoodporny, może tak, ja takiego nie szukam, także to jest może jakiś taki... I jedna z rzeczy, która zachęci kogoś, kto takiego produktu szuka, ale na pewno są tańsze zamienniki. Nie uważam, żeby moje kredki Soap & Glory, Archery lub kredka ze Slika, ta woskowa, były gorsze. Uważam, że są równie bardzo fajne, bardziej precyzyjną końcówkę uważam nawet, że ma ta kredka ze Slika, niż ta z Benefitu. Będę jej używała, chętnie ją, że tak powiem, zdękuję, ale nie zachęcam jakoś gorąco do zakupu. Zachęcam was do zakupu Gazety L, do przetestowania, jeśli macie jaką możliwość, już, lub o poproszenie koleżanki, żeby wam taką miniaturkę kupiła, jeśli nie macie do niej dostępu, a na pewno będą też za chwilę na eBayu do kupienia. Także dla mnie przeciętniak, nic nowego, nic na co bym się rzuciła, nic co by odmieniło moje brwiowe życie, o ile takie istnieje, a jak nie to takie właśnie wymyśliłam. Także napiszcie mi, co sądzicie, czy kupiłyście tą gazetę, jak się ten produkt u was sprawdził i napiszcie mi, jaki jest wasz ulubiony produkt do brwi. Może być to pomada, może być to kredka, może być to sam żel, może jakiś, nie wiem, inny cień w kremie, także czekam na wasze komentarze. Na dzień obecny moim ulubieńcem są moje brwi, bo wystarczy, że po prostu będę sobie patrzeć i je, że tak powiem, oczyszczę, ale kiedy chcę je mocniej podkreślić, to używam Slika lub Slika lub Soap & Glory i nie mam potrzeby parcia na Benefit. Także godziny to tyle. Dzisiaj widzimy się jutro w kolejnym filmiku. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.